Mamy duże braki w strategiach państwowych. Nie mamy takiej strategii właśnie korzystania z zasobów geologicznych. Nie mamy polityki energetycznej w odniesieniu do tych kopalin, z których możemy produkować energię. Niestety to mamy zaległości, my to musimy nadrobić. Bardzo dobrze, że takie założenia takich strategii dzisiaj zostały przedstawione. I jeszcze powinniśmy w jednym aspekcie spojrzeć na te nasze zasoby, że te zasoby to jest nasze bogactwo narodowe, jest to ogromna wartość dodana, bo jeżeli my stworzymy odpowiednie warunki dla inwestorów, to ci inwestorzy przyjdą. I krajowy kapitał, i zagraniczny kapitał, tylko oni muszą mieć stworzone preferencje do takiej działalności, tak się robi na całym świecie, a między innymi jednym z takich, nie chodzi o to, żeby tutaj jakąś pomoc publiczną udzielać, absolutnie nie, wystarczy tylko nie przeszkadzać i uprościć pewne procedury administracyjne, żeby łatwiej było u nas uzyskać chociażby koncesję na eksploatację różnych kopalin, żeby to nie było tak jak w chwili obecnej, że inwestorzy zrażają się i po kilku latach starań o uzyskanie koncesji wychodzą z naszego kraju, bo widzą, że walka z tą biurokracją nie ma sensu i poddają się i budują kopalnie w innych krajach. Mam nadzieję, że to się zmieni, to się musi zmienić.